Żużlowy w Polsce okazało się wyjątkowo pechowe dla zawodników Unii Leszno. W biegu 10 na tor upadł Rafał Dobrucki, w biegu 13 drugi zawodnik z Leszna, Krzysztof Kasprzak, uznawany przez fachowców za jedną z największych nadziei polskiego żużla, atakując Sebastiana Ułamka, nie opanował motocykla i miał bardzo groźnie wyglądający wypadek. Obaj jeźdźcy przebywali.